możecie być, towarzysze, przekonani, że my, tak samo jak wy, jesteśmy ulepieni z tej samej gliny i nie mamy innego celu, jak ten, który żeśmy zdeklarowali, i to jest podstawowy program naszego działania. Jeśli nam pomożecie, to sądzę, że ten cel uda nam się wspólnie osiągnąć. Jak? Pomożecie! Serwa. Ja serdecznie wszystko pierdolę, panie majorze, i wszystkich. Proszę państwa, 4 czerwca 1989 roku skończył się w Polsce konflikt. Musicie uwierzyć na wszelką cenę. Tak niewiele trzeba, żeby tu była nasza inwazja. Śpiewa piosenka, że walczał z tej strony. Ja chciałem, chcę, tylko że oni nie pozwalają, a ja nie mogę, bo ja nie mam mocy wykonawczej. Ale to nie ten piosenka. Ty uważasz, że nie jestem podwinniejszy, to niech pomyśl, że to nie ja. Pomóżmy Walencie lepiej to zrobić. Odpiew się, proszę, co? Możecie odpiew do generalnego. No i panie, i kto za to płaci? Pan płaci, pani płaci, my płacimy. To są nasze pieniądze, proszę pana. Społeczeństwo. Społeczeństwo. Kontestacja. Konserwa. No wsiada pan czy nie? Na co pan czeka? Okrętu się pan spodziewałeś? Na górę jedzie? A gdzie ma jechać? W bok! Dzisiejsza konserwa jest z gościem specjalnym. Jabolissimus nam nie dotrzymał dzisiaj towarzystwa, a gościem jest ostatni sprawiedliwy. Dobry wieczór. Precz z komuną i lewacem zresztą też. No zrobimy teraz tak. I zawsze. O czym dzisiaj będziemy mówić? Między innymi. Taki subiektywny, przeze mnie zebrany przegląd wydarzeń na świecie. Dużo nie będzie, bo czasu nie ma. Dużo się wydarzyło, no może będzie jeszcze okazja, to kiedyś więcej się będziemy pogadać. I zaczniemy od takiego wydarzenia, rozpoczęcia negocjacji dotyczących umowy o stworzeniu strefy wolnego handlu między Stanami Zjednoczonymi a Unią Europejską, i to wydarzenie, to ta rzecz ma się zdarzyć rzekomo w ciągu najbliższych 2 lat, a to się może oczywiście przedłużyć na tyle tam sporów, zwłaszcza dotyczących rolnictwa i dopłat do niego. I tutaj ta strefa wolnego handlu miałaby przynieść wzrost wymiany handlowej o około 120 miliardów dolarów w ciągu 5 lat między tymi dwoma podmiotami. Można ją uznać za reakcję na rosnącą konkurencję ze strony gospodarek państw wschodzących, tak zwanego BRIC-u, między innymi. Warto dodać, że byłaby to największa strefa wolnego handlu na świecie. A i warto zauważyć również, że ta umowa dotyczy Unii Europejskiej i Stanów Zjednoczonych, a nie całej NAFTA, czyli bez Meksyku i Kanady. Czyli to jest taka prywatna inicjatywa Stanów? Tak to rozumieć można? Czy... Właściwie to nie wiadomo, czy to jest inicjatywa. Mówiono o tym już od lat, żeby coś takiego przeprowadzić, ale generalnie obie strony są za, bo Europa większość swoich produktów eksportowych to do Stanów Zjednoczonych wysyła, a Stany bardzo dużo z Europy przyjmują, więc to jest jak gdyby wzajemna konferencja. No i są też powiązania kulturowe różne, więc... No wiadomo, anglosasi. Tak, Zachód troszeczkę słabnący w sumie, jednak musi się bardziej trzymać razem, żeby zachowywać swoje wpływy dalej, prawda? Może też jest kwestia, że przez te wszystkie szopki ekonomiczne, bo i Stany tutaj ucierpiały i Unia też jakoś nie umie dojść z tą gospodarką do ładu, to i Stany i Unia jakby na zasadzie takiego rozpadającego się imperium starają się jak najbardziej
powierzchniowo i gospodarczo zwiększać, nawet łącząc się w całość, żeby tylko jakoś opóźnić ten upadek? To upadek, ja tam mam troszeczkę inne podejście. Myślę, że to nie jest upadek, tylko jesteśmy wręcz w przededniu epoki wielkiego wzrostu potęgi Zachodu, zwłaszcza Stanów Zjednoczonych, ale to jest kwestia przyszłości. No wyobraźmy sobie, że na przykład, już tak wybiegając trochę, że Stany Zjednoczone, czy tam cała nafta i Unia Europejska połączyłyby się nawet w taki jeden większy organizm, bardziej polityczny. Gdyby współdziałały, to oczywiście nierealne ze względu na różne interesy, ale jaka to by była potęga i właściwie nikt by, już teraz nikt nie może za bardzo Stanom podskoczyć, a wtedy to można by wręcz władzę nad światem w pewnym sensie przejąć. Ale to jest taka wersja tego New World Order prawie. Tak, tak, bo przecież to by były, jakbyśmy do tego dorzucili jeszcze na przykład Japonię, Koreę Południową i Australię, Nową Zelandię, tego typu regiony, no to jest większość po prostu gospodarki światowej. No ja wierzę, że Stany się opamiętają w końcu i po prostu zaczną normalnie gospodarką dowodzić, bo to tutaj też już były czasy w historii Stanów, gdzie było bardzo dobrze przecież ekonomicznie. No to powiedzmy jest nadzieja, natomiast Europa, jak tak patrzę na te wszystkie migracyjno-socjalno-społeczne sprawy, to już przynajmniej na niektórych krajach to już prawie krzyżyk można postawić. No oby do Polski to dziadostwo nie wlazło, także to cała nadzieja. No nadzieja jest, trzeba walczyć. No ja też mam nadzieję, że się w Europie całej poprawi, bo na co nam Europa, jak na przykład to już nie będzie w ogóle Francja czy Hiszpania w Europie, to jakieś kalifaty. Nic nie szkodzi, przyjdziemy, wyrzucimy tych tam najeźdźców, skolonizujemy, no. Będzie Polska od morza do morza. Tylko teraz będzie od Morza Północnego. Tak, dokładnie. O, po drodze te Niemcy nieszczęsne, z nimi zawsze są problemy z ruskimi. No. To może tak w ogóle wiosna nam nadeszła, jakaś taka zimowa, mi to się tak kojarzy, ta wiosna ze stanem mniej więcej ekonomii pod rządami Tuska i jego przydupasa finansowego, czyli Rostkowskiego. Jak tam odczuwasz te rosnące podatki i miłość, dzisiaj, którą okazuje Tusk tobie. Dzisiaj kreator, zanim weszli na antenę, pytałeś mnie, co u mnie słychać, ja powiedziałem, że w kraju bieda, to i u mnie bieda. No i trochę się to sprawdza, jak tak rozmawiam z ludźmi i widzę, co się dzieje, no to rzeczywiście raczej się nie polepsza, tylko się pogarsza. Znajomych mam, którym, prawda, likwidują godziny pracy, muszą iść tam na przymusowe urlopy na razie, a co będzie potem, jak już nie będą mogli pójść na te urlopy przymusowe, prawda, no to jest nie jest wesoło. Bezpłatne mieć. A zima i wiosna jest taka zimowa trochę, u mnie w domu zwłaszcza. Już było ciepło, wszyscy myśleli, że będzie fajnie ciepło, a tu przyszedł. Ja się obawiam, że będę musiał węgla kupić jeszcze znowu, co już po prostu mi bokiem wychodzi po prostu ten węgiel. No tak, tak, mnie musieli również, bo ja opalam węglem również. No to witaj w klubie, no to właśnie też palimy węglem, bo kurde, człowiek nie może palić gazem, bo gaz jest drogi i wszystko inne. A przecież gaz i prąd to jest przyszłość, gdyby normalnie gospodarka funkcjonowała. A o gazie też będziemy dzisiaj mówić, tak? O, to na pewno, nie odpuścimy tego tematu, zwłaszcza, że jest zimno. No, było takie hasło, traktory zdobędą wiosnę za komuny w ogóle, także to patrząc na cuda, które nam oferuje Rostkowski z Tuskiem, te w kółko przykręcanie śruby i szukanie po prostu wszędzie jakichś oszczędności, najczęściej na pierdołach. Ja myślę, że ten system się zapadnie pod własnym ciężarem. Ja co prawda nie silę się na bycie jakimś ekonomistą, ale to widać, że robią co mogą, żeby wydusić i w końcu nie będą mogli. No tak, ale to już jesteśmy dawno za tą górką krzywej Laffera, więc no i tak, ile podniosą podatki, to będzie tylko mniejszy wpływ do budżetu. Powinni obniżyć podatki, to ludzie od razu poczują, że mogą swobodniej działać. A kurczę, to jest wszystko po prostu... Mnie to osobiście wpienia, bo wiesz, my tutaj w konserwie często na tę ekonomię schodzimy, jeśli powiedzmy nie ma tak za dużo gości, no bo ostatnio dużo gości było, także to ta ekonomia znowu się gdzieś pogubiła, ale tak dzisiaj przy okazji tych wiosennych porządków, to można by właśnie też się trochę z tego pośmiać, także no jeśli mówi, no ja też to widzę po moich znajomych, że wszyscy narzekają, harują od rana do wieczora i co, i to samo zarabiają co kilka lat temu, no to w końcu lepiej było za Tuska czy za Kaczora, bo... mniej nawet, bo inflacja przecież pracuje. No, jeszcze ten, kto ma pracę, to zapierdziela, ten, kto ma właśnie tak, że musi na urlopy iść przymusowe, no to już w ogóle ma przesrane, także... No, szkoda gadać.
To może tego, żeby się pocieszyć, to co tam w krajach arabskich słychać? No jak to niektórzy się cieszą, że w innych gorzej, no to nie gorzej. No wiesz, jak to w Unii Europejskiej. Nie, prawda, ja bym tam o Egipcie nawet nie mówił za dużo, tak wspomnę, że w Egipcie ławka taka powoli dalsza jest i tam prezydent twardą ręką rządzi z demonstrantów, znaczy nie demonstrantów, tylko tam uczestników zamieszek piłkarskich zresztą skazał tam na śmierć i chce ich ułaskawić, a poza tym przeciwko niemu protestują i sytuacja tam jest jeszcze niepewna i niewklarowana. Ale o Syrii trochę bym powiedział. Takie ciekawostki może, bo nie ma co za dużo mówić. To w dalszym ciągu jest to, co było. Chociaż jest taka pewna ewolucja, bo tam kraje zachodnie są bardziej jakby nastawione na to, żeby wywrzeć większą presję. Mówi się o tam o jakiejś interwencji rodzaju, czy interwencji zbrojnej na rzecz tych rebeliantów. Bardziej by chodziło to pewnie o takie bombardowania, czy tam strefy zakazu lotów, już są bliższe tego, te państwa, niż były powiedzmy jeszcze z 2-3 miesiące temu. Ale w Syrii ostatnio, właściwie na dniach, miało takie miejsce wydarzenie. Syria, jak się z tym została wykluczona z Ligi Państw Arabskich, znaczy zawieszona w prawach członków, a obecnie de facto wykluczona i jej miejsce w najbliższym spotkaniu Ligi Arabskiej zostało przekazane tak zwanej Syryjskiej Koalicji Narodowej. To jest organizacja, która zrzesza różne opozycyjne wobec reżimu grupy. Pojawiły się również potwierdzone pogłoski o użyciu broni chemicznej w Syrii i tak naprawdę nie wiadomo, kto to zrobił, czy to zrobiły siły reżimowe, czy też rebelianci w jakiś sposób wykradli broń i jej użyli. W ostatnich dniach również miały miejsce starania i mają nawet miejsce starania Stanów Zjednoczonych o przekonanie Iraku do zwiększonej kontroli irańskich samolotów, które przelatują nad jego terytorium. Jak twierdzą Stany Zjednoczone, dowożona jest nimi broń dla reżimu Asada. I co, Iran popiera reżim, który walczy z tymi niby tam islamskimi opozycjonistami? No tam są jeszcze tam różne grupy są, prawda? Od liberałów po twardych dżihadystów, także trudno powiedzieć. No w Libii zresztą podobnie było, kto tam przeważy, ale generalnie ja mam takie podejście, bardziej takie troszeczkę nieinterwencjonistyczne. Uważam, że powinien to załatwić swoimi siłami tam na miejscu, bo to każda zewnętrzna interwencja będzie rodziła nowe problemy, a jeżeli oni zdołają się... Ja ogólnie nie jestem po serii naszych programów, bo to już przecież wiele programów było, w których opisywałeś te sytuacje i tak jak na przestrzeni czasu oceniam tę całą wiosnę arabską, to po prostu z deszczu pod rynnę te niektóre kraje wpadły, bo tam jest taki sam bajzel, a jeszcze może być już zupełny chaos i te najbardziej mi żal tak naprawdę tych mniejszości jakichś tam koptyjskich, czy tych chrześcijańskich, czy żydowskich, które tam mieszkają, bo to oni tak naprawdę najbardziej odczują ten cały syf, tak, który tam się zrobił. Tak, w Egipcie się odczuwają, prawda, i były takie małe, można to nazwać nawet pogromy, ataki na Koptów. W Egipcie oni tam mniej więcej 10% ludności stanowią, więc to i tak jest duże zagrożenie, zwłaszcza, że tutaj mamy w Syrii zaraz Liban, a w Libanie wiemy, że się przez kilkanaście lat toczyła wojna domowa między właśnie chrześcijanami wschodnimi, a właśnie muzułmanami de facto. I tak cud, że w ogóle ta wojna się mogła toczyć, bo w większości krajów arabskich to już tych chrześcijan tak wytępili, że to już nawet nie byliby w stanie jakiegoś demonstracji zrobić, a co do tego wojny. Więc w Syrii zresztą też jest ryzyko walki już nawet nie między może chrześcijanami, chociaż jest ich tam trochę, ale bardziej między muzułmanami, bo oni są to podzieleni na różne, prawda, wyznania, i to o tym też mówiłem kiedyś, więc jest ryzyko, że będą różne takie ruchawki niezbyt pozytywne. Generalnie zaburzy to sytuację tam równowagi sił w regionie i może nie być na dłuższą metę bezpiecznie. No zobaczymy, co z tego wyniknie. Ja tu bym przy Syrii wspomniał jeszcze na koniec tylko o takim wydarzeniu, jakie miało miejsce jakiś czas temu. To chodziło o porwanie przez rebeliantów zresztą, uprowadzenie kilkudziesięciu, czy tam kilkunastu żołnierzy ONZ-u z misji na wzgórzach Golan. I ci rebelianci wysuwali żądania, żeby Zachód przekonał Asada, żeby on się wycofał z jakiegoś tam miasteczka na pograniczu, czy coś tu. To już takie absurdalne w ogóle żądania. Ale absurdalne nawet to było, ale nie chodzi o to, że to było absurdalne, tylko mnie tutaj rozbawiło strasznie podejście, powiedzmy, ONZ-u, czy tam państw zachodnich do tego. Może dlatego, że to Filipińczycy byli, a nie jacyś Francuzi, czy Niemcy.
prawda, że właściwie nic nie zrobiono, no oni zostali, dali się, nie dość, że dali się złapać po prostu, no oni mają broń, mimo wszystko mogą się bronić, jak ich ktoś tam chce złapać, prawda, znaczy, może no, nie mogą strzelać. Tam różnie z tym bywało, ale raczej starano się nie tykać tych z ONZ-u, bo to na ogół zawsze odwet powodował. Tak, tak, a to nawet Serbowie nie łapali wojsk ONZ-u. No mówię właśnie, że tam to już naprawdę jakieś świry zupełne jedynie. Więc czy oni się raz, że się dali złapać, a dwa, że Zachód ich nie za bardzo chce tak odzyskać, że to jest w ogóle kpina, no jak można wojsko ONZ-u złapać żołnierzy i to wyobraża się sobie, że gdzieś złapali 20 Amerykanów i albo nie wiem, nawet Francuzów i że tak o, sobie czekają, aż ich uwolnią. No to by zaraz... Ja sobie nie wyobrażam. Więc tutaj się pokazuje to moim zdaniem bardzo takie ONZ-u i olewanie, kolokwialnie nazwijmy to, sprawy, a przecież to nie jest takie. To jest zły symptom. To jest bardzo zły symptom, bo można, pokazano, że można z tymi żołnierzami ONZ-u robić, co się chce i zasadniczo nic się z tym złego nie dzieje. No to jest niedobrze ogólnie, no bo ten ONZ i tak już stracił przez te porażki w różnych misjach pokojowych takie, no, za mało przede wszystkim pozwalano tym żołnierzom ONZ-u i nawet jak była okazja, no, sprzeciwić się jakimś mordom, no to najczęściej chowali się w skorupę i tam gdzieś przeczekali ci żołnierze ONZ-u, a teraz to już nie dosyć, że ich traktują i tak jako tło w tych konfliktach, no to jeszcze nawet do nich się zaczynają czepiać w takim wypadku. Tak, znaczy to akurat, że oni się nie angażowali, to ma pewne uzasadnienie, to tak nawiasem mówiąc. Tak, ale w Rwandzie, tak, czy tam w tym, co się działo ma to takie uzasadnienie. No to... Chodzi o to, żeby w ONZ, czy tam wojska misji ONZ nie były traktowane jako strona, bo jeżeli, dajmy na to, opowiedzą się po której ze stronie i użyją siły, to zostaną potraktowane jako wróg i nie będą mogły już te siły pełnić takiej roli stabilizacyjnej czy rozdzielającej te obie strony, bo będą po prostu przez jedną z nich atakowane. Więc tutaj jest taka, za tym stoi idea, przy czym no, praktyka niereagowania jest taka, że no, można uprowadzić na przykład iluś tam ludzi, jak to się działo na przykład w Serbii, prawda, i ich potem zastrzelić tam kilka kilometrów dalej, no, i zakopać, nie? Bo żołnierze ONZ nic nie zrobi. To przejdźmy może do następnego tematu, o Cyprze ostatnio głośno. No, to ja te banki cudowne tam i w ogóle Unia oczywiście miesza. A co tam jeszcze oprócz tego? Jeżeli chodzi o Cypr, to ja bym zwrócił uwagę, już tam nie będę wchodził w te kwestie ekonomiczne. Można tylko powiedzmy zobaczyć, co się dzieje, jak państwo za bardzo się na sektorze bankowym opiera. To wcześniej też widzieliśmy w sytuacji Irlandii. Irlandia padła przecież w taki kryzys ekonomiczny, bo miała banki jak poszły, to no to duża część PKB się zmieściła. No niestety, Irlandia zbyt na tym polegała. Cały tam potem kula śniegowa się potoczyła, prawda? I cała gospodarka to otrzymała i ludzi. Ale jeżeli chodzi o Cypr, to tutaj na razie jest zażegnana groźba ryzyka, ale było takie ryzyko i właściwie dalej jest, że Cypr stanie się wasalem Federacji Rosyjskiej z tego względu, że Rosja chciała udzielić mu dużych pożyczek i gwarancji, żeby wyszedł jakoś z tych długów i się utrzymał, przy czym wiemy, że to takie rzeczy nie są za darmo nigdy. Póki co jakoś się udało to, tą groźbę odżegnać i Unia Europejska trzyma kontrolę, jakby to powiedzieć, nad Cyprem. Zresztą to jest kwestia zrobienia marionetki Cypru, marionetki Unii, a nie powiedzmy z Rosji. Podobnie jak zresztą z Grecją. Grecja już można, niektórzy analitycy twierdzą, że Grecja to nie jest państwo suwerenne, ponieważ na tle tych długów i pożyczek, jakie dostała i jakich zobowiązań, jakich po prostu do jakich się zobowiązała, różnych działań, że jest niesuwerenna de facto. Bo rzeczywiście, jeżeli państwo nie jest ekonomicznie i sobie samo nie radzi, to trudno, żeby sobie radziło w jakiejś innej dziedzinie, prawda? Więc to jest niebezpieczny taki kasus, ale to zostało zażegnane póki co. W związku z tym właśnie zbliżeniem z Rosją, Rosja miała, mówi się o tym, że miała uzyskać bazę wojskową na wyspie, gdyż no, jest obawa istotna, że utraci tą w Syrii, zwłaszcza, że gdyby obecnie tam rebelianci zwyciężyli, odsunęli Asada. Ale co istotne, i tutaj pierwszy raz powiemy trochę o gazie, że Gazprom chciał działać, uczestniczyć w eksploatacji podmorskich złóż węglowodoru wokół Cypru, które zresztą są punktem takim zapalnym między nie tylko Cyprem, ale popieranym przez Grecję, ale też Turcją, do pewnego stopnia Syrią, która jest jednak teraz pogrążona w własnych problemach, no i nawet Izraelem.
Izrael tutaj jakiś czas temu udzielił wsparcia Cypryjczykom, nawiązała współpracę wojskową na tle właśnie i ekonomiczną, na tle przyszłej tam eksploatacji tych złóż. To jest akurat dobre, bo wszystko, co jest przeciwko no, sile Turków i ogólnie arabskich krajów w tym rejonie, to akurat ja oceniam dobrze, no bo jednak tyle wieków ekspansji na te rejony i to całkowicie takiej wymuszonej, no to teraz trzeba pilnować tego, co udało się przynajmniej odzyskać. Czyli tam. Tak, Turcja to jest pewna taka karta przyszłościowa, tu trzeba Turcję obserwować, bo Turcja jeszcze się nam pokaże nieraz. Sądzisz, że się zradykalizują? Bo w tej chwili Turcja to jest takie lelum po lelum trochę, na szczęście. Jest, ale to jest raczej tendencja jest w stronę pewnej radykalizacji. No niestety, zobaczymy, jak to no, w dlatego praktyce ja bym wiecie. Tak nie ufał w ogóle w to, że Turcja się europeizuje i już nie mówiąc o tym, że w ogóle przyjęcie jej do Unii to uważam za totalny absurd. Nie, Turcja już zdecydowanie się nie europeizuje od lat, właściwie od końca lat 80., kiedy de facto zostali odsunięci od władzy generałowie i taka idea Kemala Ataturka, prawda, państwa świeckiego i od tego czasu jest renesans islamu w Turcji. Znaczy ja to bym, bo też to ciekawe historycznie by było, bo jednak w czasach, kiedy Atatürk dochodził do władzy, czyli w czasie I wojny światowej, no to niby tam był przeciwko temu, żeby tak tych mordować chrześcijan czy Ormian, ale w zasadzie jakoś tam wielce wcale się temu nie przeciwstawia, jak to już doszło do skutku. Tutaj spotkałem się z opinią taką, że te mordy ewidentne, które nasze mordy, no może nie bezpośrednie mordy, ale umożliwienie zmarcia dużej liczby Ormian, prawda, w czasie tej ich wędrówki przez góry, przemieszczania ich, były nie na tle jakimś różnic religijnych czy cywilizacyjnych, ale na tle nacjonalistycznym. To była zresztą popularna praktyka w tamtych czasach. Oni tak bardzo się przyjęli, Turcy, tą swoją rolą państwa świeckiego, nowoczesnego, laickiego i nacjonalistycznego, bo to było głównie takie spoiwo. No tak, ale czemu chrześcijan tak mordował, jak tacy byli niby laicy? Bo to jakoś to wszystko oni, się układa, że oni pasuje... właśnie nie mordowali na tle różnic religijnych, że to byli Ormianie chrześcijanami, tylko oni ich mordowali powiedzmy na tle takim, że oni zajmowali ziemię, którą Turcy chcieli uważali za swoją, jak gdyby chcieli ją mieć. Ta ziemia to jest w ogóle grecka i bizantyjska, tak naprawdę przecież. Tak, to była czystka etniczna po prostu, a nie na tle religijnym, tylko na tle etnicznym, żeby ich usunąć w tym stylu, jak na powiedzmy w Wołyniu, prawda, w latach 43 nawet. 45, ach, też wschodnie cywilizacje. Zawsze znajdą pretekst, żeby kogoś wymordować. Tak. I tu, a jak już jesteśmy przy Turcji, to przejdziemy do kolejnego może tematu. Tu chodzi o pojednanie, nazwałem to pojednanie Turcji Izraela. Izraela z Turcją ze znakiem zapytania, prawda? Bo no właśnie, bo skoro z Cyprem się Izrael dogaduje, a tutaj z Turcją się to tak jakoś tutaj na wiele frontów grają ci... Tak, Izrael ostatnio dochodzi, czy tam zaczął się proces normalizacji stosunków między tymi państwami, które kiedyś zresztą były bliskimi sojusznikami, współpraca wywiadowcza, wojskowa, również nawet wspólne manewry wojskowe przeprowadzały te państwa i to się zmieniło w roku 2010, kiedy doszło do izraelskiego, przez Izraelczyków do zatrzymania tak zwanej flotyli wolności, która tam wiozła różne rzeczy do strefy gazy, nie bardzo chciała się dać przeszukać, co zresztą moim zdaniem absolutnie zgodnie z prawem międzynarodowym zostało przeprowadzone. Tam stawiali na miejscu ci tam ludzie opór, więc popadły strzały po prostu, wiadomo, no taka jest sytuacja, tak nikt inny nie zrobiłby niczego innego. No ale doszło do zaostrzenia stosunków, tutaj przypominam, że Turcją rządzi partia islamska. Chociaż no, różnie się ocenia. Jedni oceniają jako skrajnie zakamuflowanych islamistów, a inni oceniają jako takich konserwatystów po prostu islamskich. Coś w stylu partii europejskich konserwatywnych, bardzo przywiązanych do religii, takiej chadecji. No różne są oceny. Aczkolwiek doszło do zerwania tych kilku przyjacielskich bardzo stosunków. A teraz to się zmienia i Izrael ustąpił. Rzekomo premier Izraela przeprosił premiera Turcji za ten incydent tak zwany. Obiecali Żydzi, znaczy Izraelczycy, przepraszam, nie Żydzi. Izraelczycy obiecali wypłacić odszkodowania.
więc jak gdyby przyjęli winy na siebie, no i teraz tak po cichu, jak gdyby tu chcą się dogadać i znormalizować swoje stosunki, ja bym oceniał, że to jest na tle tego, co się dzieje w Syrii, ciągnącego się konfliktu, który nie, żadna ze stron nie może, wewnętrznych nie może, jak gdyby nie wydaje się być zdolna do osiągnięcia przewagi i zwycięstwa, a to grozi destabilizacją regionu, co nie jest na rękę ani Turcji, ani Izraelowi. No i też trzeba pamiętać o tym, że słabnie poparcie Stanów Zjednoczonych dla działań Izraela różnych, więc jak gdyby Izrael stara się tutaj nie zostać osamotnionym i jakoś wyjść z impasu i postara się dogadać z pewnymi państwami, żeby nie był taki skazany sam na siebie. Znaczy, o ile Cypr i Grecja w ogóle jakoś przetrwają te całe szopki z euro, no to mogą stanowić, powiedzmy, dobrego sojusznika potencjalnego dla Izraela, no bo też mają zatargi z krajami arabskimi. Tylko że tutaj właśnie te sojusze, znaczy te poprawianie stosunków Izraela z sąsiadami, to jest takie no trochę mało, mnie to przekonuje właśnie. Skoro znaczy, z sąsiadami tymi, z którymi się da, prawda, bo nie ze wszystkimi się da, powiedzmy. Drugim takim, ja bym tu podał przykład, mało znany zresztą sytuacja, drugim takim de facto sojusznikiem Izraela jest państwo jordańskie. Zaczynam dosyć dlatego, że te władze są normalne. My postrzegamy Jordanię jako Jordańczyków, jako takich Palestyńczyków, ale to nie są Jordańczycy, nie są to zupełnie Palestyńczycy. Sytuacja wyglądała mniej więcej tak, że i w ogóle dynastia jordańska nie jest dynastią rodzimego pochodzenia, ona została wyeksportowana do Jordanii z Iraku, po tym jak Irak upadł, tam państwo jak królestwo Iraku upadło, zamach stanu, prawda, w latach 50., więc o ile dobrze pamiętam, są Haszymidowie, oni zostali jeszcze w tych czasach, kiedy Wielka Brytania miała tam jakieś wpływy, zostali wyeksportowani do Jordanii, tam objęli władzę. Mnóstwo uchodźców napłynęło również i oni tam w dużej mierze byli napływowi. Natomiast nie identyfikują się zupełnie z Palestyńczykami, stąd się bierze też problem Palestyńczyków, bo oni w tych obozach dla uchodźców przebywają od lat wielu dziesiątek, nawet nowe pokolenia, które nie pamiętają swojej ziemi, w ogóle nie urodziły się tam, ale oni wcale w dalszym ciągu w obozach dla uchodźców przebywają. Jordania nie uznaje ich jako swoich obywateli, chociaż miała wcześniej nad tymi terenami, które zajął Izrael, jurysdykcję, to były jej terytoria, uczestniczyła w wojnach i w czasie tych wojen uważała się, że biją, prawda, naszych, ale jak już wojna się skończyła i została przegrana, to już nie uważałem ich jako naszych i oni są takimi często bezpaństwowcami w ogóle. Jordania nie chce ich utrzymywać, nie chce ich włączyć w system społeczny. Najchętniej by ich wydaliła do Izraela, a nie się tam Izraelczycy nimi zajmują, ale oni oczywiście z jasnym względem nie chcą ich przyjąć, więc tutaj i oni współpracują ze sobą, bo tak naprawdę Palestyńczycy są zagrożeniem dla rządu Jordanii i dla tych napływowych grup ludności. Są kukułczym jajem. Tak, i nikt ich nie chce, po prostu i tak oni się tutaj pamiętają, są wykorzystywani to przez tych, to przez tamtych. No, to no polityka. Tutaj widzę, że Izrael tak, te hasło takie, co to na Niemcy często jest określenie realpolitik. To widzę, że Izrael taką realpolitik usiłuje prowadzić, ale żeby im to bokiem nie wyszło, bo ci sojusznicy to tacy, no... W sumie ta Jordania to faktycznie muszą z Izraelem się trzymać w pokojowych... powiedzmy konszachtach, no ale też z Jordania znaczy, to jest taki sojusznik taki. Nie z miłości, no z rozsądku, no. Z pragmatyzmu po prostu, no. Z potrzeby, prawda, z rozsądku małżeństwa. Zgadza mi się wydaje, że właśnie to jest jedyny taki sojusznik, który jest faktycznie sojusznikiem, bo pozostali, no Cypr jest za mały trochę. Oczywiście Jordańczycy, jakby im to powiedzieć, to by się nie przyznali do tego nigdy, ale współpracują, jest współpraca między wywiadami na różnych polach, ponieważ te organizacje różne, wyzwolenia Palestyny, jeśli tak wyrażę, nie jako OWP, ale w ogóle te organizacje, które dążą do wyzwolenia Palestyny, one wcale nie są pozytywnie nastawione do rządu jordańskiego również, który uważają, że ich zdradził, nie wspiera ich odpowiednio i poświęcił. A w krajach islamskich to łatwo monarchię niestety się obala, zwłaszcza w imię tych haseł demokratycznych, gdzie później radykałowie dochodzą do władzy po wyborach. No to tak, to przecież i w Europie taki radykał z wąsikiem, kiedy doszedł demokratycznie. No tylko, że u nas to dalej z tymi Arabami się cackają strasznie. Więc takie to są kolejne do pracy. No.
Dobrze, i to przejdźmy dalej. W kolejny taki nasz punkt to by była operacja w Mali, jaką prowadzą obecnie Francuzi. To dalej trwa, tak? Bo to już tak z parę miesięcy się ciągnie. No tak, to już się ciągnie. W ogóle ta druhawka cała w Mali to już się ciągnie parę lat właściwie nawet. No tak, ale to interwencja to jest tak od niedawna w sumie. Tak, tak, to jest kwestia tam, no nie wiem naprawdę ile, ale to jest kilka miesięcy, to nie jest wiele. Ale tam coś, wraca ta sytuacja na normę, bo tam była ta rafineria zaatakowana, to w końcu tam znaczy, zapanowali? Ja bym powiedział tak, że są propagandowe pewne sukcesy, tylko że teren jest odbijany, zwłaszcza od czasu jak się Francuzi zaangażowali, bo prawda, już to Mali, rząd Mali właściwie był, już to państwo właściwie upadło praktycznie, przyjęli to rebelia Tuaregów i wspieranych przez różne grupy bojówki islamistyczne. Taki sojusz między nimi nastąpił i to państwo de facto już upadło, tylko była kwestia, kiedy przejmą całość tego de facto, znaczy de jure terytorium, ale państwa afrykańskie biły na alarm, prawda, sąsiednie różne Czad, Nigeria. Się boją, bo wszystkie państwa są islamskie w tym rejonie jeszcze. Przy czym, bo bały się po prostu, już wiedziało, że jak Mali padnie, no to ten eksport, to będzie taki Mali, to będzie taki Afganistan afrykański, prawda, i sam to będzie eksport tej rewolucji islamskiej do nich, nie? Więc tego się obawiały, ale nie chciały, żeby ONZ coś zrobił, żeby jakoś znaleźć się w sytuacji, przy czym same nie chciały nic zrobić. Znaczy, nie chciały same tam zaangażować się wejść, czekały aż Zachód się zaangażuje i one wtedy pomogą. I rzeczywiście tego w końcu doszło. Zachód, Rada Bezpieczeństwa na początku nie chciała się w ogóle tam podejmować decyzji, ale sytuacja stała się na tyle, powiedzmy, ryzykowna, że dla bezpieczeństwa w regionie, że podjęto decyzję o dano mandat w Unii Afrykańskiej do rozpoczęcia interwencji zbrojnej w Mali, wsparcie rządu oficjalnego w walce z tymi rebeliantami. Francuzi również tuż w Afryce Zachodniej, to jest spadek oczywiście kolonialny, mają interesy, angażują się również militarnie od lat 60-tych, 70-tych, oni są tam same obecni. Przecież kiedyś była zadyma, jak tam Francuzów wywalali. No tak, tak, oczywiście. I Francuzi się zaangażowali, zostało udostępnione przez Zachód wsparcie logistyczne i również część państwa Unii Afrykańskiej, trzecich państw wysłała wojska i tam przecież główne działania prowadzą wojska malijskie i Francuzi. Więc na razie wydaje się, że sytuacja idzie tak ku lepszemu, przy czym oni zdobywają tam strategiczne różne punkty, miasta odbijają, ale nie złamali kręgosłupa tej rebelii, tych buntowników, powstańców. Zależy od jakiej perspektywy, prawda? A to mam takie istotne pytanie z perspektywy historycznej, bo te ludy, te koczownicze, powiedzmy, Sahary, no to one często pochodzą od tych nawet starożytnych ludów, które tam trzymały sztamy jeszcze z Rzymianami. Przecież oni uciekli właśnie na pustynię przed islamem, a teraz to są radykałowie islamscy, ci ludzie żyjący na pustyni. Oni to znaczy, zawsze uciekali tak przed islamem i w ogóle oni, mieli znaczy, oni są tylko oni powierzchownie przyjęli wiarę ponoć tam, tak kiedyś czytałem. Oni są oczywiście muzułmanami, przy czym zwłaszcza tak jak w sytuacji w Algierii jest sytuacja taka, że od lat kilkudziesięciu poważne napięcia są na linii między rządem algierskim, czy tymi Algierczykami zamieszkującymi w miastach, a Berberami, którzy są w dużej mierze ludem koczowniczym jeszcze wciąż tam. To są ci Berberowie, zresztą starożytni z Królestwa Masynisy, jeżeli ktoś kojarzy dzieje Republiki Rzymskiej. To są wciąż swoje ludzie, oni kiedyś przyjęli chrześcijaństwo, później w czasie, gdy islam zwyciężył na tym terenie, to przyjęli islam. Oni mają troszeczkę inne zasady, inaczej interpretują ten islam w praktyce, bo oni mają, nazwijmy to tak eufemistycznie, trudne życie w tym swoim regionie, żyjąc na pustyni de facto. Więc oni mają trochę inne podejście niż ci muzułmanie w miastach, powiedzmy, prawda, w terenach, które są lepsze do zamieszkania. Ale to już jest mniej ważne. To jest tak z naszego punktu widzenia bardziej liberalny, bo ja kiedyś właśnie, że oni zawsze byli raczej tacy bardziej na luzie, że tam bez tych jakichś tam takich ortodoksyjnych, powiedzmy, stylu życia, no bo też na pustyni nie mieli czasu na jakieś te. No oni nie mają możliwości sobie pozwalać na ekstrawagancję, prawda, bo no właśnie muszą przeżyć, to jest dla nich przeżycie, to jest w dalszym ciągu w tym trudnym terenie. W praktyce mentalnie to kto teraz jest ten liberalny tam, a kto jest ten ortodoksyjny?
Tak, więc oni się raczej nie bawią. Oni się bawią jak przeżyć, a nie jak się w jakieś teologiczne spory wdawać. No właśnie. I walkę z jakimiś tam niewiernymi, bo dla nich niewierna to jest tak w cudzysłowie ziemia, w którą muszą się prawda, zmagać. No to tak. Jest... Ale nie, no, są plemię Tuarezy, czy też bardziej na południe, prawda, od Berberów, to też plemię, czy tam w ogóle cała grupa plemion pustynnych nomadów, oni zawarli taki sojusz po prostu z tymi bojówkami różnymi islamistycznymi. To tam są kwestie ekonomiczne, socjalne, dlaczego Tuaregowie się... Czyli oni pomagają w tym burdelu coś zrobić, a w zamian za to mają spokój. No, bo to jest po prostu wróg mojego wroga, prawda? To nie jest mój przyjaciel, ale to jest tej zasadzie. Wróg mojego wroga, że nagle coś odbiło tym koczowniczym ludom i nagle chcą wielkiego tam jakieś robić ortodoksyjną religię na środku piasku. Tak, to prawdopodobnie robią właśnie te bojówki różne islamistyczne i bardziej radykalne ugrupowania niż sami Tuaregowie, ale oni im nie przeszkadzają, no bo co jest za coś, prawda? My wam pomagamy, ale robimy też trochę swoje. Tuaregów zresztą mnie interesuje tam to mauzoleum w Timbuktu wpisane na listę UNESCO, bo oni tam nie żyją i to ich nie obchodzi, czy tam będzie jakiś grobowiec tych mistyków islamskich sufich, czy go nie będzie, bo to nie ma dla nich znaczenia w ich życiu, prawda? No tak. W życiu ma znaczenie, czy tak będą... wszyscy gnoili dookoła, to oni tylko czy oni będą kontrolować te różne zyski z dóbr naturalnych, z ropy wydobywanej na ich terytoriach plemiennych, czy też zostaną ich pozbawieni, czyli rząd będzie starał się gdzieś usiedlić w jakichś miastach, osadzić jako Romów w Polsce, zresztą w latach komuny, no, tak zrobiono przymusowo ich osiedlano, czy nie będzie chciał. Więc, ale tutaj w Libii, znaczy w Mali, no Libia właśnie, to cała możliwa ta sytuacja w Mali była głównie dlatego, że z Libii napłynęły po prostu ogromne ilości broni do Mali, zostały przemycone, sprzedane, kupione na różne sposoby w czasie, gdy tam miała miejsce ruchawka, a jak już zostali jak gdyby z Libii zasadniczo wyrzuceni ci dżihadyści, którzy też wspierali walkę w Libii, to przenieśli się do Mali po prostu. Przenieśli się do Mali i tam budują swoje struktury. I tutaj bym dodał na koniec, że sytuacja się jeszcze w Mali będzie rozwijać. Widać, że niby są sukcesy, ale ja myślę, że to są takie sukcesy tylko propagandowe, ponieważ teren jest odbijany, miasta są przejmowane, a przez te siły, powiedzmy, malijsko-francusko-afrykańskie, ale buntownicy, czy tam ci rebelianci nie zostali pokonani, oni przychodzą do wojny partyzanckiej, czyli tego, na czym się najlepiej znają i od lat kilkudziesięciu stosowali, więc to będzie jeszcze długa droga do jakiegoś tam rozwiązania tego konfliktu. To niedobrze, niedobrze. Zrobimy przerwę muzyczną, a po niej wrócimy na nasz kontynent.
No, a więc co na naszym kontynencie? Bo jeszcze o Bułgarii wspominałeś, tak, że tak, też trzeba by powiedzieć. Na początku mówiliśmy o tym, że będziemy troszeczkę rozmawiać o gazie. No to tam troszeczkę żeśmy nawiązali w przypadku Cypru, ale głównie o gazie byśmy teraz powiedzieli w sytuacji Bułgarii. Bułgaria, co się stało w Bułgarii, jakiś czas temu upadł rząd. To było na tle zasadniczo podniesienia opłat różnych, zwłaszcza energii. Rząd został de facto, no rząd został obalony, podał się do dymisji, prawda. A to było zewnętrzne, czy wewnętrzne? No wewnętrzne, czy to czymś to się... Nie, ale się... kto za tym stał, bo czy Rosjanie na przykład maczali w tym palce, bo oni tam... I ja myślę, że nikt tak bezpośrednio tego nie inspirował, ale pewne działania zewnętrznych sił, również Rosji, miały wpływ na tą całą sytuację. No, w Bułgarii sytuacja nie jest za dobra, taka ekonomicznie, nigdy powiedzmy nie była, ale teraz jest na tle problemów Europy, również się tam pogarsza, prawda? I Rosjanie straszą, bo Bułgaria ma również właśnie złoże gazu łupkowego. I teraz Bułgarzy chcą te złoża eksploatować, no bo wiadomo, że bogactwo naturalne można na tym zarobić, można obniżyć ceny różne, tutaj gazu, ale przecież i inne, bo... No kilkadziesiąt lat spokoju od ruskich mają przynajmniej wtedy. No tak, ale właśnie Rosjanie tutaj się temu sprzeciwiają i zagrozili podwyżką opłat. Właściwie podnieśli opłaty, jak się system w Bułgarii za gaz, ale też planują dalsze, straszą po prostu, że podniosą gaz, będą straszni, że podniesie dalej opłaty za gaz. W czasach kryzysu właściwie te opłaty powinny spadać, prawda, bo... No tak, Rosja ma problem ze zbytem przecież tego. No nam obniżyli cenę gazu, bo wiedzą, że mamy uległy rząd. No to nie będzie fikał, no to obniżyli cenę gazu, żeby... No tak, to ta obniżka ceny gazu, jak tu tak nawiążemy do Polski, to jest... No, można to rozpatrywać ekonomicznie i można powiedzieć, że rzeczywiście było uzasadniona ta obniżka gazu, ale można też to rozpatrywać politycznie i no, powiedzieć, że... po to, żeby Tusk się dłużej utrzymał, no. Że to był taki prezent dla Tuska, prawda? A można powiedzieć też coś jeszcze innego, że my dalej w ciągu płacimy za gaz więcej niż Niemcy, więc... No tak, tak, to warto podkreślić, to że płacimy obniżka, więcej niż Niemcy za gaz. To jest taka obniżka, żeby cię... Więc w Bułgarii, no i straszą, Gazprom straszy, że podwyższy ceny. Ale dlaczego? De facto. No dlatego, że Bułgarzy chcą rozwijać te swoje łupki, prawda? Zostało to zablokowane w tym roku, bo po raz pierwszy tam te odwierty i oczywiście Zieloni w tym biorą prym, prawda? Aby ktoś dobrze prześledził, to może by zauważył, że to Gazprom finansuje, wcale bym się nie zdziwił. Są Zieloni czerwoni. Tak, Sowieci jak robili w latach zimnej wojny na zachodzie różne ruchy pacyfistyczne i tam nawet tam te przyrodnicze, zielone, prawda, środowiskowe finansowali po prostu. To wyszło po latach, że byli finansowani, niektórzy byli agentami nawet wywiadu radzieckiego. Więc bym się nie zdziwił, ale straszą, aż przyczyn. Rosjanie mówią tak, że jeżeli to otwartym tekstem, to można znaleźć, to nawet nie są jakieś tam domysły, to jest otwartym tekstem, że jeżeli Bułgaria nie będzie eksploatować tam złóż gazu łupkowego, ponieważ to jest oczywiście tam szkodliwe dla środowiska, nieopłacalne i tak dalej, masa bzdetów takich różnych, nie? To no, Gazprom rozważy obniżkę, prawda, cen gazu dla Bułgarii. No to jest broń energetyczna tak zwana wykorzystywana przez Rosję w świetny przykład, więc co tu można więcej dodać? Znaczy, no na rynku surowców nie ma w ogóle wolnego rynku, bo przecież Gazprom to jest firma państwowa, mimo że udaje tam, że jest częściowo prywatna, sterowane przez no Putina. No tak, wszystko. To jest takie ekonomiczne, mówi się, ekonomiczne ramię rządu rosyjskiego. Tak, dokładnie. To kolejny dowód na to. A u nas się będą cackać z tym gazem łupkowym, zamiast to jak najszybciej wiercić i ten gazoport budować w ogóle. Znaczy gazoport już nie ma sensu, moim zdaniem, w tym momencie. Ale już jest prawie na ukończeniu. No to trzeba go już no właśnie skończyć. Tak, tylko że nie ma sensu. Dlaczego nie ma sensu? Znaczy w tej lokalizacji gazoport nie ma sensu. Dlaczego? No bo została już poprowadzona rura i to sprawiło, że zanurzenie statków znacząco, które mogą bezpiecznie przechodzić przez tam do tego gazoportu i w ogóle też do portu w Szczecinie, w Świnoujściu, Zatoki Ściskiej, znacznie zmalało. Już nie podam teraz dokładnej liczby, ale to też można znaleźć w internecie. Znaczy tam jest kwestia taka, że po prostu nie chcę... powinno być kilka podejść
podejść do portu, no bo mogą być sztormy czy coś, a w tej chwili zostało tylko jedno podejście, jedyne, którym mogą te statki z pełnym zanurzeniem wejść. I to jest skandal. I to po prostu zostało de facto zablokowane, ale to ma nawet większe znaczenie niż ten gazoport, bo musimy o gazoporcie, ale to ma znaczenie dla obronności Polski. Dlaczego? W planach NATO siły, które miałyby nam przyjść na oczy, gdybyśmy zostali zaatakowani ze wschodu, czyli przez Rosję de facto, mają lądować w Szczecinie, tak. Przed morzem, przepływając. Mają lądować w Szczecinie, nie chcą ich w tych planach, które oczywiście nie są jawne, ale pewne przecieki mamy. Została odrzucona opcja lądowania w Zatoce Gdańskiej, ponieważ jest zbyt blisko Kaliningradu, może byłoby to być zablokowane, wiązać się z dużymi stratami. Więc tak samo jak tankowce, już nawet statki handlowe o większym zanurzeniu nie będą mogły wpływać, bo nikt ich po prostu nie ubezpieczy na tle normalnej sytuacji. Nikt ich nie ubezpieczy, będzie ryzyko, że zahaczą o tę rurę po prostu, albo na tle zwiększonej koncentracji tych różnych po prostu statków handlowych. No tak, będzie no, do jakichś nie wypadków. Mogą wszystkie jedną linią iść. No bo to i nie będzie się opłacało ich ubezpieczenie, więc nie będą przypływać, koszty się zwiększą, prawda? Więc tak samo będzie znaczy w kontekście militarnym, że będzie problem, żeby rozładować te statki. Jeżeli one nie zostaną rozładowane w Szczecinie, to będą mogły być rozładowane najbliżej w Rostocku, a najprawdopodobniej w Hamburgu. No, a zobaczmy sobie, jaka jest przestrzeń od Hamburgu do Szczecina. To jest taka jak od Szczecina do Gdańska, albo może nawet większa. No tak, a Niemcy wcale nie muszą nam pomóc ochoczo. Więc to na wypadek jakiejś takiej akcji militarnej w Polsce znacząco zmniejsza możliwości udzielania nam pomocy przez sojuszników. No dokładnie, to jest słuszna uwaga. A propos tych całych zielono-czerwonych, trzeba by tu też podkreślić, że w Polsce, nie wiem czy opatentowano, czy też prowadzono badania, jest metoda wydobywania gazu łupkowego poprzez wciskanie dwutlenku węgla, który jest dużo cięższy od metanu, pod ziemię. Oczywiście ekolodzy też twierdzą, że to nie jest takie super zdrowe, ale skoro nie chcą CO2 w atmosferze, to niech się walą i pozwolą go wcisnąć pod ziemię w takim wypadku. No tak, tak mi się przypomina, jak są takie prawda, pomysły. To nie wiem, czy to zostało przeprowadzone w praktyce. Na zdrowy rozsądek, bo kurczę, skoro dwutlenek węgla jest dosyć obojętnym gazem, mimo że niby jest szkodliwy, no to skoro woda z chemikaliami jest zła, no to wciskajmy dwutlenek węgla. Dwutlenek węgla nie jest zły, bo jest obojętny, więc wcisną go pod ziemię, wyleci nam gaz. Słyszałem o takich pomysłach, żeby i jest okay. Używać dwutlenku węgla, znaczy magazynować go pod ziemią w starych kopalniach, prawda? Więc jak można to zrobić, są takie pomysły, że magazynować w starych kopalniach, to może i można to wykorzystać do łupów. Znaczy, magazynowanie jest bez sensu, natomiast użycie do wydobycia i uwięzienie tego dwutlenku węgla, żeby wyprzeć gaz, to jest bardzo sensowne rozwiązanie. Znaczy tak, to jest bez sensu magazynowanie, no to przy czym są takie pomysły, prawda, rozgłasza, żeby się go pozbyć, ale to nie jest pozbycie, bo to tak jakby zakopać, nie wiem, po prostu śmieci w ziemi, no to ich nie widać, ale one dalej się rozkładają, tak gaz, co tam wyrzucimy, to on po prostu będzie dalej w ziemi i tyle, no. Jest obojętnym tak, gazem jest, w zasadzie, no to... Zamiast likwidować przyczyny, powiedzmy, ulepszać technologię odzysku i, prawda, zmniejszania tam wydobywania się tych jakichś filtry, tego typu sprawy, tych różnych szkodliwych środków, no to się chce je gdzieś schować, nie? No to tak jakby wyrzucać się do morza, no, odpadki, no to one nie, i tak... Nie, to nie jest tak samo, bo dwutlenek węgla przecież w tych wszystkich skałach magmowych to występuje w dużych ilościach uwięziony pod postacią jakichś tam różnych związków, więc wsadzenie go z powrotem tam, skąd pochodzi, no to jest bezproblemowe moim zdaniem w ogóle. Znaczy, to tak, ale to też nie rozwiązuje problemu, no bo będziemy go chować, ale kiedyś się miejsce skończy, czy tam będzie to koszty będą rosły, prawda? Ja bym raczej szedł w stronę tego, żeby zmniejszyć jego emisję, ale emisję nie kosztem rozwoju gospodarczego, tylko rozwoju technologii, która umożliwi odzysk. Oczywiście, no bo ja jestem też za ograniczaniem emisji, ale moim zdaniem dwutlenek węgla nie jest tak szkodliwy, jak się twierdzi. I jeśli jest okazja na przykład wtłaczać go pod ziemię, żeby odzyskać gaz ziemny w ten sposób, no to ja jestem jak najbardziej za. Swoją drogą, róbmy tam technologie geotermalne, jakieś filtry, cudawianki, żeby ten dwutlenek węgla ograniczać, no bo jednak zadymiona atmosfera na Śląsku jest najlepszym dowodem, że wciąż jesteśmy 100 lat za murzynami technologicznie i trzeba coś z tym zrobić, tak czy owak. Ale to jeszcze, przy tej okazji wspomnę, to słyszałem o tym, że to nas Czesi podobno trują, że to od nich wiatry. Ale w Czechach też przemysł upadł, a poza tym na przykład jest miasto Żywiec. Nie wiem, czy to prawda, nie? Ale spotkałem się z taką... No tak, ale to w latach 90. jak jeszcze to funkcjonowało.
Na Śląsku jest... Ale jakbyśmy mieli elektrownie atomowe, to też by było inaczej trochę, nie? Ja jestem wrogiem atomowych, bo za jedną elektrownię atomową można wybudować 200 geotermalnych. Moc jest prawie ta sama. To jest kwestia, oczywiście. Moc jest prawie ta sama. Ale takie alternatywne, prawda, jakieś źródło. Zresztą atom to nie tylko jest elektrownia, to potem można go wykorzystać. Nie sam atom, bo on zależy jakimś sobie wzbogacony, ale ludzie, technologie, prawda. Taka Japonia obecnie nie ma broni atomowej, ale gdyby chciała, to przeciągu... Wedle ekspertów w ciągu pół roku miałaby rakiety, znaczy głowice. No tak, bo rakiety to oni już mają nawet swoje stacje. Bo ma tak zwane know-how, czyli wiedzę i technologię i ludzi, którzy mogą to wytworzyć. To jest tylko kwestia decyzji politycznej. Nie? Tak, więc dobrze mieć parę elektrowni, żeby mieć zaplecze, żeby móc stworzyć, prawda, sobie taką broń straszenia w razie potrzeby. Perspektywicznie myślisz, żeby już tutaj komuś przywalić tą atomówką? Nie, no atomówki nie są, żeby komuś przywalić, tylko żeby on nie przywalił nam, bo się nie będzie opłacać, nie? Bo no tak. Obaj zginiemy. Więc nas nie zaatakuje, taka jest przynajmniej teoria, dopóki co się potwierdza. No, gorzej jak się trafi jakiś świr, jak w krajach arabskich, coraz więcej takich, czy w tej Korei Północnej, no to już nieprzewidywalne są. No to właśnie od tego budujemy, znaczy my nie budujemy, ale budowane są tarcze różne, bo no a propos tarczy, to mi się przypomniało, w Polsce ma być tarcze rzekomo, tak? A to w końcu ma być, bo to różne teorie o tym schodzą. Tak, tak, że ma być w Polsce tarcza antyrakietowa budowana, co jest tam kompletną bzdurą, bo nie mamy ani zaplecza, ani pieniędzy na to. Przecież jest to wygodne na przykład dla Rosji, ponieważ zamiast jednej tarczy natowskiej, która będzie chroniła NATO, Europę i Stany, to będzie tarcza amerykańska, tarcza tam francuska, niemiecka, polska, nie? Które będą ze sobą niekoherentne, nie będą współpracować, nie? I będzie ta cała suma składników będzie słabsza niż gdyby jedna moc była. No zdecydowanie i już nie mówiąc o kosztach sumarycznych, bo teraz może oszczędzą, ale za ileś lat to wydadzą więcej. To jest tak jak z tym NATO BIS, co tam Wałęsa rzekomo w swoich latach młodszych forsował, prawda, że on stworzy NATO BIS. To też było na rękę Rosji, że będzie NATO BIS, no to po co Polska w NATO w tym pierwszym, nie? No, a Wałęsa to w ogóle to jest tak podejrzana dla mnie osoba, że... No, podejrzana jest może, ale ostatnio nie jest to, taki trochę dostał po łapach, jak to się mówi. No wiesz, no bo gada co mu się na język przyniesie, no i po prostu podpadł postępowcom, no. Tak. Trochę powiedział za dużo, no ale... Ale no, kurczę, powiedział to, co większość ludzi myśli w jego wieku. To swoją drogą, ale prawda, wyrwał się trochę przed szereg. No i teraz zbiera cienki. No cóż. Co tam jeszcze? W sumie o tych gazach łupkowych chyba wszystko już powiedzieliśmy, przynajmniej tak z takich rzeczy, które... wiemy, no to... Trzeba to rozwijać, bo to jest potęga. Znaczy to jest klucz tak naprawdę do uniezależnienia się Europy Środkowej, a nawet w pewnym sensie środkowo-wschodniej, energetycznego. Uniezależnienia się od Rosji. A uniezależnienie się od Rosji jest... Bo nie tylko my będziemy z tego korzystać tam okolicznie, ale możemy to też sprzedawać na Zachód, prawda? Koszty będą mniejsze, ryzyko polityczne nie będzie... Nie będzie właściwie żadne, bo nikt sobie nie jest wyobrażalny, żeby Polska grała bronią energetyczną przeciwko tam Niemcom, Włochom czy Francuzom, albo Węgrom czy Słowakom, prawda? Bo jednak to jest trochę inna kultura polityczna mimo wszystko i wspólne interesy. A Rosja gra tym, więc jest ryzyko i to jest, co się potwierdza oczywiście od lat. No popatrz, Rumunia, też Rosja fikała Rumunię, gaz łupkowy tam chciano wydobywać, teraz Bułgaria. W Cyprze maczają palce, bo w końcu Ruscy wolą stracić pieniądze ze swoich kont mafijnych niż Cyprowi pomóc, jeśli Cypr się nie zgadza na eksploatację gazu. To wszystko się układa w jedną wielką całość. Tak, ale właśnie, to też trzeba było uważać, bo Rosja na razie się sprzeciwia, ale może przyjść czas, że Rosja powie tak. Tylko Rosja powie tak dla gazu łupkowego, tylko będzie chciała w tym brać udział. I to jest niebezpieczeństwo, że oni nam to po prostu będą chcieli zabrać nam, czy innym naszym sąsiadom, prawda? Wejść tutaj w ten rynek. Podobnie jak to miało sytuację na Węgrzech, gdzie został sprzedany koncern energetyczny państwowy MOL firmom austriackim i niemieckim, a gdy w umowie, która została zawarta, była taka klauzula, że nie mogą go sprzedać tam przez ileś lat pakietu kontrolnego, nie? Akcji na tą sprywatyzowaną firmą, to po kilku latach, jak już się skończył ten okres ochronny, to został sprzedany natychmiastowo Gazpromowi. I potem trzeba było to renacjonalizować i różne takie... Ja się nie dziwię, że Węgrzy się tak
wkurzają o te, bo podobno ceny tam makabrycznie wzrosły, a teraz się w ogóle nagle Niemcy i Austriacy burzą, że Węgry chcą kontrolować ceny, skoro ktoś sztucznie te ceny zawindował. No, socjalizm powoduje, że kontrsocjalizm po prostu działa i to jest błędne koło, no ale to nie działa w ogóle rynek w takim przypadku. No nie ma dobrego wyjścia z tego chyba wszystkiego, tylko... Znaczy, no, trzeba było nie sprzedawać na początku, tylko to rozdzielić, powiedzmy, firmom rodzimym, które się zajmują tym gazem, ropą i tak dalej. No tak, tylko wtedy to prawda ten oszust cały, co się przyznał na zebraniu partyjnym, że szybkiwał... No ale socjaliści tak działają, no, u nas przecież zaprzepaszczono budowę gazociągu ze Skandynawii do Pomorza, a właśnie to, w czasach rządów SLD. To byłoby zupełnie... Wiecie, znaczy, jakby teraz był ten gazociąg, to by nie było opłacalne, budowa w ogóle nie byłoby Nord Stream, nie byłoby tej rury Bałtyku, tak. Bo po prostu nie byłoby żadnego zbytu. Niemcy by nie kupili, bo by brali gaz z Norwegii. No tak, no to by były po prostu... Nawet jakby Niemcy chcieli z Rosją sobie lepsze stosunki robić, to i tak już byłaby sytuacja dokonana, więc by no, musieli powiedzmy udawać, że są spoko i z nami trzymają sztamę, a nie z ruskimi. No, mniej więcej. A teraz Rosjanie biorą się zabezpieczyć sobie drogę północną, biorą się za południową, prawda? Chcą zniszczyć rację bytu ekonomiczną gazociągu Nabucco i zbudują swój. Przez Bułgarię zresztą. No, to wszystko się misternie układa. Nawiasem mówiąc. Tak, to wszystko to jest połączone, także jak się no to spojrzy, trochę o tym wie, to widać, że nic się nie dzieje bez przyczyny. No, kraje arabskie swoje tutaj psują w Europie, a Rosja swoje. I tu trzeba niestety zacząć myśleć przyszłościowo i szukać rozwiązań w nowoczesnych technologiach, bo inaczej to utkniemy po prostu w martwym punkcie. W mikrofalach, ja po prostu mikrofalach. Znaczy, chodzi mi o to, że przesyłanie za pomocą mikrofal energii słonecznej z orbitą płaszczyńskiej. Jest zupełny. Ja bym się skupił na gazie, bo jest dosyć ekologiczny i na tak, ale to gaz to wszystko... Geotermalna energia i tam różne inne, to jest wszystko do pewnego momentu, prawda? A zapotrzebowanie tak na dłuższą metę rośnie i nie będzie spadać na nosiki energii. Tutaj ja się spotkałem sobie przynajmniej. Ja sądzę, że cywilizacja, jeśli będzie się rozwijać zgodnie z zasadami takimi wolnorynkowymi, będzie musiała coraz więcej energii zużywać, będą coraz lepsze sposoby jej pozyskania. No. Jak to powiedział bodajże Einstein, tak? Nie ma problemów, ludzkość nie tworzy takich problemów, za których nie stworzyłaby rozwiązań. No właśnie, ja jestem optymistą, bo kurczę, zwłaszcza Polacy są tak pomysłowi, że jeśli nam nie będą Niemcy czy Ruscy za dużo mieszać, to sobie z naszym gazem, z geotermią poradzimy doskonale. Byleby się nie wpieprzali. To taka konkluzja na dzisiejszy chyba dzień. Tak. Na zimową wiosnę. Oby się zrobiło ciepło, żeby się nie musieli zużywać tego węgla i gazu za dużo, niech się ludzie bogacą zamiast wydawać w komin te pieniądze. No to co, to na tyle. Dziękuję ci. No tak, pogadaliśmy trochę jeszcze tam o różnych takich innych rzeczach. Ja dziękuję. Liczę, że jeszcze się spotkamy kiedyś. A na pewno, tak, bo tu jeszcze nie jest. Jak pytania, to proszę pisać pod audycją, ja chętnie się... No to dzisiaj poczekam. Bez jabola wprawdzie, ale daliśmy sobie radę tutaj chyba śpiewająco. Tematów poruszyliśmy co niemiara, więc jeszcze raz dziękujemy ja i słuchacze Ostatniemu Sprawiedliwemu i trzymaj się, a my się żegnamy powoli dzisiejszym. Dobranoc. Dobranoc. Także to była konserwa w kontestacji.